Mr. Jack od Hurricane Games, bardzo dziękujemy. Gra około 30 minut zabawy, dwóch graczy od 9 roku życia, polowanie na kubę rozpruwacza. Generalnie gra już trochę na rynku jest, ale jest bardzo znaną grą. My też pokazujemy wam za jakiś czas dodatek do niej, najnowszy. Stworzył Bruno Catala i Ludovic Maulbleang, tego drugiego trudno mi wymówić. Ilustracje Piero, to jest znany rysownik. Tak, z drugiej strony dostaliśmy ją spoza granic Polski, tak, bo tu jest wydawca. Natomiast jest też po polsku, bo ona tutaj jest w czterech językach, więc nie będzie tu żadnego problemu z omówieniem zasad. Zresztą nigdy nie ma problemu. Zaraz sobie zobaczymy, co mamy w środku. W środku mamy tak, mamy instrukcję. Trochę zajmuje, ale ona jest wielojęzyczna, tak? Zawartość, cel gry. Przygotowanie, przebieg, wezwanie świadka, gaszenie latarni gazowych, koniec tury. Koniec gry, postacie i ich użycie poszczególne. Użycie pionków lub pól specjalnych, najczęściej zadawane pytania. No i tutaj te pytania są i koniec. Tu już mamy japońskie, tak, i kolejne języki. Więc generalnie wcale nie ma jakoś tutaj dużo tej instrukcji. 6 stron instrukcji. Zobaczmy, co w środku. Takie karty. I tutaj akcje z tych kart, tak? Kto co ma? Zobaczymy, zobaczmy, jak one są grube. Taka grubość. Ale to jeszcze nie wszystko, jest ich więcej. Bo tu jest Sherlock Holmes, słynny inspektor Strange. Tu też o, jakieś ma. I ci też oczywiście mieli różne tutaj nazwy. John Smith. Tu jakieś żetonki. Tak, z drugiej strony. Tu takie karty z lupką. I z tej strony gazety, tak? Sherlock Holmes niewinny, inspektor Lestrange niewinny, każdy z nich jako niewinny, tak? Ogłoszenie. I zobaczmy, czy tu to jest nasz przeciwnik. Ci wszyscy niewinni, ale jeden winny. Co my tu jeszcze mamy? Naklejki na wszystkie pionki nasze. Plansza. No, zaraz plansza pokazuję. Tak wygląda plansza, moi drodzy. I co my tu mamy w zbliżeniu? No, mamy jakieś takie zabudowania, tak? Studnia jest. Są zabudowania, całkiem ładnie zrobione. Tu na żetony, by układać prawdopodobnie jakieś i spacerować. Kto to tam wie, się okaże. Tak to wygląda i tutaj mamy schodziną w dół, tak? Mamy coraz mniej czasu. Coraz mniej czasu. I jeszcze nie wszystko, bo jeszcze mamy tak. Reklamówkę Upiór w operze. Lady Alice. Potem takie. Chociaż powiedział nam wydawca, że nie wszystkie on już ma sprzedaży z tego. Chcieliśmy jakieś jeszcze pokazać. Inne plansze mamy, tak. Jeszcze jakieś inne nawiązanie do tego. Dobra, tu mamy nasze pioneczki.
Różne kolorowe na te naklejki. I tu mam reklamówkę jeszcze. Jest Mysterium, tak. No, wsiąść do pociągu, czyli ticket to ride. A z tej strony, co my tu mamy? Na komórkę wersję, Splendora mamy. Splendor jest też super. I mamy Cold Express, ale to właśnie aplikacja. Wymy w aplikacji się bawić. Wszystko idzie na komórki, chociaż to nie jest do końca wcale takie dobre. Tak to jest. Mr. Jack. Tu. I tu. Dzięki.